Podróż, egzotyczne jedzenie, dziewice o ciemnej skórze. W mocnym sosie! Tak, kiedyś to było łatwe. Ale teraz czasy zrobiły się niebezpieczne. Kręci się tu sporo podejrzanych typów. Aha. Paladyni, łowcy smoków. A nawet smoki? Łowcy smoków. Na szczęście mamy sposób na to, by wszystko było jak dawniej. Kiedy ludzie byli zajęci kuciem swoich dzieł na konkurs, machnimy. Udało nam się przygotować plan tak bardzo złowieszczy, że słowo zło by złowieszczy można by zapisać nawet trzykrotnie. Dokładnie tak. Masz na myśli plan złowieszczy? Coś w tym stylu. Posłuchaj, kiedy ludzie przyjdą poznać imię mistrza konkursu, trzech życzeń, potężna armia jednego kruka z małymi zaburzeniami osobowości. Dzięcioły czarne zasiedlają głównie buczyny i bory sosnowe. Jak mówiłem, armia jednego czegoś ukryje się w środku tych pucharów. A kiedy wszyscy wojownicy przyjdą po puchar, a potem zwrócą do zamku nieco odpocząć, kruk ruszy do ataku. Świetnie, ale najpierw musi złożyć się do kupy. Czytam kruka, kiedy skończy ruszy w stronę śniących paladynów. A potem ukradnie im ciepłe kołderki. Co? Wracaj tutaj! O nie! Jesteśmy zgubieni! Gdy kruk zabierze ciepłe kołdeki, paladyni będą musieli otworzyć bramę, aby wpuścić nieco ciepłego powietrza. A wtedy odwieczne skrypty gotika zrobią swoje... Co? Dzień dobry! Paladyni zginą tak bardzo, że będą zbyt martwi na spotkanie ze śmiercią. Tak, całe to układanie nie pójdzie na marne. W końcu pokonamy tych paladynów, a potem oczywiście cały świat. No przecież kurwa wiadomo, że tak strasznie powiem. Najwyższy czas przywołać ludzi. O! Jest w końcu! Zdrówko! Dzień dobry! Cześć! Witamy na zdrowie! Trafisz mi tutaj Krzyszka! No dobra. Na początek pragnę przypomnieć, że my, wiejórki, ani trochę nie jesteśmy smokami z jakimś złowieszczym planem. A tak w ogóle w pobliżu piątej będzie padać. Złoty kolego, mój przyjacielu, zamknij ulu-mulu i gadaj, kto wygrał. Dobra, dobra. Zaczynajmy. Nasi przedstawiciele są już gotowi. A więc zobaczmy, kto będzie mistrzem konkursu. Trzech życzeń. Dziękuję. Moją nagrodę mam zamiar poświęcić na dzieci. W każdym razie na ich tworzenie. Dobra robota.
A teraz ruszajmy do zamku. Tak jest. Wracajmy. Wszystko idzie zgodnie z planem. Oczywiście. Mimo to czasem odnoszę wrażenie, że musieliśmy o czymś zapomnieć. Proszę, przypomnij mi, który dzisiaj właściwie jest. Rozdział czwarty. A dlaczego pytasz? Bogowie, nie. Przecież nasz zapchlony kruk od dwóch rozdziałów nie żyje. Nie jestem do końca pewien, ale podejrzewam, że dla naszego planu jest to pewien problem. Szczególnie od tej chwili, gdzie był kruk. No cóż, można powiedzieć tylko jedno. I cały misterny plan pizd. No cóż, przynajmniej poszło lepiej niż ostatnio. Zaraz! Co u licha było? Nie tak! Pamiętasz, kiedy wysłaliśmy na paladynów solidne dębowe drzwi z najlepszych materiałów? Stało się coś, czego nie mogłeś przewidzieć. Drzwi po prostu utknęły w przejściu. Od tej pory służą ludziom jako prosta, uchylana przegroda, która zamyka otwór w ścianie budynku. Dobre drzwi, patrząc na świat za krat, czy jakoś tak. No cóż, mimo to jesteśmy bezpieczni. Na razie. W końcu jednak ludzie wrócą na nas zapolować, ale wtedy będziemy przygotowani.